serdecznie wszystkich na spotkaniu z panem profesorem Andrzejem Zybartowiczem. Pan profesor do nas podejdzie. Ja krótko może parę słów o panu profesorze, jeśli ktoś może szczegółów nie zna, więc pan profesor jest profesorem wykładowcą na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest badaczem socjologicznym, który głównym może tezą jego jest, czy badaniem, kierunkiem badań jest działalność służb specjalnych i wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa. Pan profesor był doradcą świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Był również doradcą premiera Jarosława Kaczyńskiego. Był doradcą komisji, która likwidowała służby specjalne, czyli WSI. Czyli jest, można powiedzieć, fachowcem w swojej branży. Ja może parę słów zacytuję z książki, która obecnie jest wydana na rynku. To jest właściwie dzisiaj, można powiedzieć, premiera tej książki na rynku polsko-niemieckim, niemiecko-polskim. I parę słów zacytuję wypowiedzi profesora Glińskiego. Zybartowicz, najlepszy polski badacz zjawisk zakulisowych, od lat podejmujący trud analizy tego, co w rzeczywistości społecznej jest niewidoczne i ukrywane. Stara się syntetycznie opisywać prawdziwe i nieznane szerzej mechanizmy władzy, grupy interesów na styku polityki i biznesu i ich wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa III RP. Bez odkrycia tych tyleż fascynujących, co niekiedy przerażających kulis niepodobne zrozumieć Polski. To wypowiedział profesor Piotr Gliński. Tą książkę państwo mogą kupić tam właśnie twoje. Można kupić, ona kosztuje 10 euro. Pan profesor będzie po spotkaniu podpisywał osobiste dedykacje. Także wyjątkowa okazja. Jest też również druga książka, ale to może potem wytłumaczę, o jaką książkę chodzi. To dzisiejsze spotkanie powstało i jest, odbywa się dzięki grupie, bardzo małej grupie osób i chciałbym, abyśmy podziękowali tym osobom. To jest ksiądz proboszcz, który dużo zaangażowania włożył, pani Renata Reniak i pan Władysław Borowski. Dzisiejsze spotkanie z panem profesorem odbywa się pod tytułem Wykład będziemy mieli okazję oglądać media, manipulacje, dobro wspólne. Po wykładzie będzie można zadać panu profesorowi pytania, przeprowadzimy dyskusję, a po spotkaniu, jak wspomniałem, będzie można książki dać do podpisania panu profesorowi. Ja mam prośbę jeszcze organizacyjną, prosiłbym, aby komórki były ściszone, żeby nie przeszkadzało, nie rozpraszało nas, a jednocześnie pana profesora. Witamy w Hamburgu, panie profesorze. Ja jednocześnie, zanim przekażę mikrofon panu profesorowi, chciałbym również powitać słuchaczy niepoprawnego radia, ponieważ akurat w tym momencie obecnie trwa przekaz, który obsługuje pani Renata z kolegą z Warszawy i ten przekaz idzie na radio niepoprawne radio. Panie Marku, pozdrowienia dla pana słuchaczy. Panie profesorze, pan ma głos. Dzień dobry, cieszę się, że jestem, że widzę państwa, także niektóre osoby dawno nie widziane. Cieszę się, że jesteście w dobrej formie. Teraz mam problem, czy mam starać się wam poprawić nastrój, czy go urealnić. Mówią, że teorie mogą być kojące albo niepokojące. Czy teoria kojąca poprawia samopoczucie, a teoria niepokojąca daje kontekst rzeczywistości? Jaki wybór jest? Więcej rzeczywistości. W takim razie zobaczmy, jaki będzie porządek mojej dzisiejszej opowieści. Parę uwag szybkich o mózgu nas wszystkich, o tym, co nauka mówi o mózgu, czyli mózg jest naszym sługą,
czy nam robi psoty. Ale uwag o roli mediów w demokracji przedstawię teorię sentymentalną, kojącą i rzeczywistość manipulacji medialnej. Zastanowię się trochę nad dobrem wspólnym. Zastanowię się, co znaczy konkretnie postulat samodzielnego myślenia. Czy domyślacie się, dlaczego te dwa słowa zostały rozdzielone łącznikami? Dlaczego część liter jest wielkimi literami? Żeby myśleć samodzielnie, potrzebna jest dzielność. Gdyby myśleć stadnie, dzielność nie jest potrzebna. Myślenie samodzielne często jest myśleniem na nie. Wreszcie przedstawię bardzo krótki, szybki kurs samodzielnego myślenia, skrótowy podręcznik. I na końcu, no właśnie, zobaczymy, co będzie na końcu. Zaczynamy, proszę Państwa, od tego, co nauka ustaliła na temat mózgu. Nauka współczesna mówi, że wszyscy mamy dwa umysły. Umysł emocjonalny i umysł racjonalny. I co jest z badań nauki najciekawsze? Umysł emocjonalny przetwarza informacje 3 razy szybciej od umysłu racjonalnego. Jeśli widzicie jakąś scenę, dostajecie jakąś informację, zanim włączy się mózg, to racjonalna część mózgu, która informację analizuje, rozważa, już jest aktywna część emocjonalna. Część emocjonalna, jak się mówi, powstała ewolucyjnie. Część emocjonalna mówi nam, jak reagować. Czy mamy uciekać, zastygnąć bez ruchu, czy atakować. Część emocjonalna domaga się od naszego organizmu natychmiastowego zajęcia stanowiska, zareagowania. Część emocjonalna służy zapewnieniu nam bezpieczeństwa. W wielu sytuacjach medialnych ta emocjonalna część umysłu komputera się włączyła. W wielu sytuacjach, czy Państwo mnie teraz słyszycie? Głosem opinii publicznej mają wykonać listy, czytelników mają wsłuchiwać się w głos.
polityk zasługuje na zaufanie. Która ustawa była dobrze napisana i komu służyła? Dalej mówi się, że media są tak zwaną czwartą władzą. Pierwsza władza ustawodawcza. Ale władze musi mieć ustawę. Bundestag czy Sejm. Mamy władzę wykonawczą, administrację. I mamy władzę sądowniczą, która pilnuje, czy władza wykonawcza i obywatele działają zgodnie z ustawodawstwem. Ponieważ te wszystkie trzy władze mają skłonność, żeby ze sobą się dogadywać przeciw obywatelom, wymyślono koncepcję czwartej władzy, która patrzy im na ręce. Sentymentalna wizja mediów i demokracji. Gdyby rzeczywistość tak wyglądała, mielibyśmy prawdziwe informacje o tym, jakim interesom służą politycy, do czego służą ustawy, w jaki sposób są pisane i moglibyśmy podejmować racjonalne wybory. Ale prawie nic w tym nie jest prawdziwe. Rzeczywisty mechanizm procesu demokratycznego wygląda inaczej. Po pierwsze, zamiast informacji we współczesnym świecie mamy tak zwane infotainment. Jest to zbitka pojęciowa wymyślona przez badaczy zachodnich, połączenia dwóch określeń, informacja i rozrywka. Informacja ma bawić. Stąd zjawisko do wszystkich zdane, które w Niemczech o wiele szybciej się rozwinęło, ale przyszło także do Polski, tabloidyzacji mediów. Nawet tak zwane poważne media coraz więcej miejsca przedstawia, poświęcają na informacje, na zdjęcia, na krzykliwe tytuły, na sensacje. Dlaczego? Ponieważ w ten sposób aktywują, ożywiają emocjonalność. Konkurując z tabloidami, media trwale poważne także jadą w tę sensację. I trzeba uczciwie powiedzieć, że media tak zwanego wolnego obiegu, Gazeta Polska, do rzeczy w sieci, w mniejszym stopniu na dzień, także nierzadko ulegają tej potrzebie tabloidyzacji i usensacyjnej. Widzimy to wtedy, kiedy czytamy jakiś krzykliwy tytuł, a potem ja sobie takie ćwiczenie robię, studentom to zadaję. Czytamy tytuł, czytamy zajawkę, ja mówię, zobaczmy, czy w tekście jest uzasadnione to, co jest w tytule. I okazuje się, że ten tekst, że tytuł to jest opakowanie, a treścią jest, a zawartością opakowania jest treść, która często odbiega od tego, co mówi opakowanie. Przepraszam. Ten mikrofon ma zasięg galaktyczny, więc cała Droga Mleczna ma szansę teraz zorientować się. Państwa, ponieważ się zaczynam troszkę rozgrzewać, czy będę mógł wziąć marynarkę. Ale słuchaczy to nie dotyczy, więc ich nie pytam teraz o zdanie. Chociaż jak ktoś jest słuchaczy na Twitterze, to może przysłać komentarz. Mogę wziąć, czy nie? A trzecie kobiety się zgadzają. Dobrze. Mam nadzieję, że to znak, że zaraz pilot zostawił tutaj, że dyskusja też będzie gorąca. Proszę Państwa, więc po pierwsze skłonność do tabloidyzacji, czyli pompowanie treści, które mają budzić emocje, a nie refleksje. Po drugie, media przedniej strony są neutralnym pośrednikiem między władzą a wyborcą. Pośrednikiem, który przekazuje prawo. W istocie rzecz
rzeczywistości media są w polu władzy. To ma swoje plusy i minusy. Są w polu władzy i w polu biznesu. Jakie to ma, proszę Państwa, minusy? Gdy są w polu władzy, to często jest taka sytuacja, jak w Polsce, wiele mediów gra z władzą obecną ręka w rękę. Krytykuje jak najmniej albo wcale, a chwali bez umiaru. Ktoś mógłby spytać się, dlaczego w takim razie tak zwane media głównego nurtu w ostatnim okresie publikują sporo krytycznych materiałów na temat obecnej policji. Odpowiedź jest następująca. Ponieważ spora część tych mediów są podmioty rynkowe. Podmioty rynkowe żyją z reklam. Żeby mieć reklamę, muszą mieć oglądalność, słyszalność i pewien poziom sprzedaży, dotarcia do klientów. Jeśli media pisałyby rzeczy kompletnie rozmijające się z odczuciami wyborców, nie będą przez ludzi oglądane, słuchane, kupowane. W związku z tym, skoro nastroje są bardzo antyrządowe, to te media, które zależą od sposobu głosowania pieniędzmi, gdy ludzie kupują gazety, lub te, które zależą od słuchalności, a są firmy, które precyzyjnie badają, ile osób w danym momencie, jaki program telewizyjny ogląda. A więc te media starają się dopasować do nastrojów społecznych. Ale dopasować to nie znaczy mówić prawdę. Odsłonić tylko tyle prawdy, ile jest niezbędne, żeby ludzie chcieli włączyć radio, obejrzeć program telewizyjny lub kupić gazetę. Bo oni wiedzą, że jeśli utracą kontakt ze społecznymi nastrojami, to w tym momencie utracą także możliwość propagandowego oddziaływania. Bo jeśli ja mam na kogoś oddziaływać, to ten ktoś musi mnie słuchać. Jak pani przestanie mnie słuchać i zacznie myśleć o ubiegłym urlopie ostatnim, to ja tracę możliwość oddziaływania na panią. Prawda? Muszę co pewien czas powiedzieć coś fikuśnego, żeby pani uwagę wyostrzyć, skupić na mojej osobie, ale coś, co może także dla pani być interesujące. Dlatego nawet media, które są z ducha antydemokratyczne, które mogą być antypolskie, które mogą być powiązane z mętnymi grupami interesów, muszą pewną porcję rzeczywistości odsłonić. Starają się to inteligentnie porcjować, żebyśmy za dużo nie rozumieli. W związku z tym stosują rozmaite techniki odwracania uwagi, ekscytowania nas sprawami, które mogą wydawać się frapujące, ale są niegroźne dla systemu władzy i wpływu. Starają się nakręcać emocje i wyłączyć racjonalne myślenie. Badacze zachodni ukuli takie pojęcie, które także przez badaczy w Polsce jest stosowane. Tworzenie paniki moralnej. Czy sytuacja związana z Katarzyną W., która prawdopodobnie jest odpowiedzialna za śmierć swojej córeczki Madzi, nie wygląda na tworzenie paniki moralnej? Mamy być oburzeni, jak to jest możliwe, że ta wyrodna matka najpierw jest odpowiedzialna za takie nieszczęście, a potem zachowuje się tak, jakby dalsze jej życie to był jeden wielki bal. Uczestnictwo w rozmaitych sesjach fotograficznych, imprezach i tak dalej. Ale tym, co jest w tle, co nie jest odsłonięte, to jest, żeby ludzkie oburzenie zogniskowało się na matce Madzi, a nie na tych ludziach, którzy są odpowiedzialni, że nie ma miejsc w przedszkolach, że ciągle jest duża liczba wypadków drogowych, że jest ogromna korupcja przy budowie dróg, stadionów i tak dalej. Nasza uwaga nie ma zajmować się tymi sprawami. Mamy nienawidzieć tych, kogo media wskażą i napędzą. To jest zarządzanie naszą wyobraźnią i naszą wrażliwością. Wokół jednych postaci, które trzeba zwalczać, których wpływ społeczny trzeba zmniejszyć, będziemy budowali atmosferę potępienia i nagonki,
a wokół innych będziemy tworzyli aurę autorytetów moralnych. A wszystko to dzieje się w tkance bolkowatości. Co to jest bolkowatość? To jest sytuacja, w której można publicznie głosić kłamstwa i lansować kłamce, mówiąc, że kłamstwo to jest niczym strożnym. Że okłamywanie wyborców co do swojego życiorysu to jest kompletnie dopuszczalna rzecz. To jest bolkowatość przestrzeni publicznej. Efektem tego wszystkiego jest utrudnianie społeczeństwu rozumienie rzeczywistej sytuacji. Kiedy obywatel dokonuje mądrych wyborów? Kiedy posiada trafną mapę mentalną mechanizmów swojego społeczeństwa. Kiedy rozumie, jak działa jego społeczeństwo. Jeśli ten obywatel jest nakręcony emocjonalnie, pewne rzeczy są dla niego zasłonięte, a inne trzeciorzędne są oświetlone mocnym światłem, także przyciągnęły jego uwagę, jego emocje, to ten obywatel staje się marionetką i w efekcie ma mentalność kolonialną. Przejawem tej mentalności postkolonialnej, czyli niewiary w to, że własnymi siłami Polacy mogą rozwiązywać trudne problemy, jest strategia wyborcza Platformy Obywatelskiej, Platformy z nazwy Obywatelskiej. Jak dziś pamiętam, w ostatnich wyborach parlamentarnych konferencję prasową na żywo premiera Tuska w dniu, kiedy jechał Tuskobusem po kraju. Premiera była na nowo otwartej stacji metra Warszawa-Młociny. Na pierwszym planie był uśmiechnięty Donald Tusk. Z tyłu grupa młodzieży ubrana w koszulki z nadrukiem Platformy, a jeszcze z tyłu większy napis 300 miliardów złotych z Unii Europejskiej. I obietnica premiera, jak zagłosujecie na moją partię, to z Unii dostaniecie 300 miliardów. Premier nie mówił, mamy program innowacyjnej gospodarki. Premier nie mówił, zreformujemy polskie uczelnie tak, żeby nie tworzyły magistrów bez żadnej wiedzy praktycznej. Premier nie mówił, oczyścimy administrację i zwiększymy jej efektywność. Nie mówił, potrafimy zorganizować służbę zdrowia i skrócić kolejki. Nie. Premier mówił, macie hodować w sobie mentalność żebraków, bo na Zachodzie jest dobry wujek, który nic innego nie pragnie, jak dać Polsce 300 miliardów złotych. Tylko ten dobry wujek ma jeden warunek, żadnych warunków innych nie, jeden tylko. My musimy rządzić. Jak my rządzimy, to wujek będzie dobry. To jest mentalność postkolonialna, mentalność żebracza. Władza nie wzywa nas do wspólnego wysiłku i zbudowania lepszego kraju, tylko mówi, macie być grzeczni, posłuszni, głosować na kogo trzeba, to dostaniecie pieniądze od świętych Mikołajów, bo na zachód od Odry zaczyna się kraina świętych Mikołajów, którzy nie mają żadnych interesów, tylko chcą pomagać tym gościom na ubogim wschodzie. Tylko jeden warunek jest, tylko ci goście mają być bardzo grzeczni, jeszcze grzeczniejsi od siebie. Wiesz co? Zdejm kurteczkę, bo byś prosił przegrzeć. Proszę Państwa, w listopadzie i grudniu ubiegłego roku media lansowały następującą modę. Każdy dobry obywatel boi się zamachu. Ewentualnie jakiś ci się nie boi zamachu, to boi się faszystów, nacjonalistów, kiborów, patriotów, obrońców życia, księży, pisiorów. Niepotrzebna nota skreślić, jak ktoś też nie ma. Został aresztowany niejaki Bruno Bomber i wszyscy mamy bać się zamachu. A w tle mamy myśleć tak, Bruno Bomber, fanatyk. Fanatyków hoduje największa partia opozycyjna. Powinniśmy się bać największej partii opozycyjnej. Nie musimy się bać tego, że sądy są ospałe i skorumpowane. Obywatel nie musi się niepokoić, że się pociągi spóźniają, że karetki przyjeżdżają po czasie, ustawione przetargi. Obywatel się tym nie musi troszczyć.
Nadużyciami władzy się nie musi troszczyć. Musi się bać zamachu faszystów, obrońców życia i innych ludzi, którzy przecież są strasznie niebezpieczni. Jeszcze nic nie wysadzili, ale... Proszę Państwa, jak obywatel ma poznać, czy coś jest w życiu społecznym ważne? Jeśli zarzucamy medium często, że odwracają naszą uwagę od tego, co ważne, to powstaje pytanie, jakie jest kryterium ustalania tego? Otóż jedno z kryterium jest takie, ważne są te decyzje polityczne, te działania, które dotyczą milionów ludzi. Drugie kryterium, ważne są te sprawy, gdzie są największe strumienie pieniędzy. I jeśli media chciałyby, żebyśmy dyskutowali o tym, co ważne, to zastanówmy się, jaki procent środków unijnych wydanych w ostatnich latach został zmarnowany, a jaki procent został dobrze wydany. Od wielu lat mówi się, że mamy w Polsce program innowacyjny na gospodarkach. Ktoś mi niedawno mówił, że podobno na ten program wydano 10 miliardów złotych, ale wskaźnik innowacyjności licencji i odkryć, jaki jest produkowany przez polską gospodarkę, a nie dyplomatyczny o milimetr. To są ważne sprawy, o których warto by dyskutować. Podsumujmy tą część mojej dzisiejszej opowieści. Proszę Państwa, proponuję, żeby przez dobro wspólne, mówiąc o dobrze wspólnym, myśleć o tych instytucjach, które działają tak, że każdy z nas, mając swoje prywatne interesy, potrzeby, realizuje je i ma prawo realizować swoje interesy, ale w warunkach, które nie naruszają interesów innych osób. Uważa się, że mechanizm rynkowy temu służy. Chcesz być bogaty? Zaoferuj coś, co innym jest potrzebne. Jeśli ludzie będą głosowali swoimi pieniędzmi, to ty masz prawo być bogaty, bo oni nieprzymuszeni kupili produkt, dobro, usługę, który ty zaoferowałeś. A to jest ogólna formuła dobra wspólna. Ale oprócz tego, w rozmaitych sytuacjach społecznych wymogi tego dobra mogą się różnić. W związku z tym potrzebna jest przestrzeń debaty publicznej, żeby dana wspólnota mogła dyskutować, jakie są nadrzędne cele, jakie są priorytety w danej sytuacji. Żeby to było możliwe, to musi istnieć przestrzeń dialogu i prawo do popełniania błędów. Ludzie mają prawo myśleć to, co uznają za słuszne i mają prawo się mylić. Nie tylko siedząc u siebie w domu, czy w knajpie, przy piwie, ale w przestrzeni publicznej. Natomiast jeśli media angażują nasze emocje, to zabijają dialog, zabijają poszanowanie różnorodności i dyscyplinują nas przez pokusy, a nie zachęcają nas do rozwoju. Amerykański filozof jest autorem takiego powiedzenia: zatroszczmy się o wolność, wtedy prawda zatroszczy się sama o siebie. Co on miał na myśli? Jeśli w mediach będzie prawdziwy pluralizm, a nie pozorny, jeśli dziennikarz piszący prawdę nie będzie się bał, że utraci pracę, a nawet jeśli ją utraci, to rynek mediów jest na tyle rozgałęziony, że znajdzie pracę gdzieś indziej. Jeśli dostęp do najbardziej wpływowych, najsilniejszych mediów elektronicznych mają różne orientacje polityczne, to wtedy prawda ma szansę. Ale jeśli najpotężniejsze media mała grupa ludzi kontroluje, to prawda się nie jest w stanie obronić. Media, które zamieniają nas w emocjonalne marionetki, zabierają nam szansę zrozumienia warunków życia społecznego. Proszę Państwa, zatem jaki pierwszy wniosek można sformułować z mojej opowieści? Prawda zwycięża nie bez oręża. Jan Paweł II napisał kiedyś encyklikę Splendor Veritatis, blask prawdy. Niestety prawda bardzo często swoim blaskiem sama się nie broni. Jest to wizja teologiczna,
ale jako socjolog muszę powiedzieć, że w wielu sytuacjach nie trafię. Jeśli nie potrafimy działać tak, zorganizować się w taki sposób, żeby na rzecz pewnej wiedzy o świecie organizować poparcie i bronić się przed kłamstwem, to prawda nie wygra. Prawda w życiu społecznym często przegrywa ze zmasowanym ostrzałem kłamstwa. Jeśli nie potrafimy się przeciwstawić za pomocą skutecznych rozwiązań instytucji oraz samokształcenia, to przegramy i prawda przegra. Państwo, a teraz w 5 głównych punktach chciałbym przedstawić problem samodzielnego myślenia. Bo w sytuacji, gdy media są nastawione na emocjonalne manipulowanie nami, ratunkiem każdej poszczególnej osoby jest nauczenie się samodzielnego myślenia. Samodzielne myślenie ma skrót SM. Jak się komuś kojarzy z sadomasochizmem, to jest to skojarzenie prawidłowe. Dlaczego? Bo myśleć samodzielnie, proszę Państwa, to często być sadystą dla innych i masochistą dla siebie. Dlaczego? Bo jak ja samodzielnie dojdę do jakiejś prawdy,